odchodząc od boksu, bo ostatnio pozwoliłeś sobie na taki komentarz a propos KSW i to też wywołało dużo komentarzy. Ja no, też tę opinię przyjąłem z taką rezerwą, no, no bo tam napisałeś, że Pudzianowski Lucky Punchem z nokautową Materlę, coś w tym rodzaju. Tak, znaczy przede wszystkim trzeba powiedzieć jedną rzecz, że może błędem wypowiedzi na tematy wrażliwe, czyli budzące duże emocje jest Twitter, bo tam jest po prostu za mało znaków. I się używa pewnych skrótów myślowych, tak? Ja w żaden sposób nie chciałem odebrać żadnej wielkiej czci i ogromne gratuluję Mariuszowi Pudzianowskiemu, bo to jest facet, który nigdy nie był zawodnikiem MMA. Wiem, że z tytanem pracy zawsze był z tego zdany. Ale nadal go nie uważasz za zawodnika MMA w momencie? Chciałem powiedzieć, że absolutnie doceniam ogromną pracę, którą wkłada w treningi, bo jest znany z tego, że jest pracusiem jak tylko może to od rana do wieczora na sali i to od lat się o tym mówi, w jakiejkolwiek dyscyplinie by nie był, czy był strongmanem, czy teraz walczy na zasadach MMA. I tu ogromne gratulacje, bo jakby tak ktoś spojrzał parę lat temu na kartkę papieru z jednej strony zobaczył znanego sportowca w kategorii MMA i strongmana, który przychodzi, ledwo się rusza, bo jest tak spięty mięśniami i tak dalej, no to wydawało się, że nie ma żadnych szans. A minął jej ślad. Mówił, że to najmniej jest faworytem, tak? Jako bokser. I w sposób imponujący Pudzian tą walkę wygrał efektowny. To jest w ogóle niepodważalne i ogromne gratulacje, bo to naprawdę wynik przeogromnej pracy i ogromny Mariusza Spodzianowskiego sukces. Kropka. To, co chciałem przekazać pod innym kątem, to jest to, że wchodząc jakby w szczegóły, po pierwsze, zaskakujące, że Michał Materla zdał się złapać taką akcją. Mhm. Tak, to też pokazuje, że może czas, po prostu ileś ciężkich walk spowodowało, że już jego ciało nie reaguje tak na te, nie widzi tych ciosów, albo nie potrafi na nie właściwie zareagować. Jakby chciałem ocenić to, że właśnie w sportach czy dyscyplinach, gdzie jest bardzo duża siła fizyczna, jest dużo możliwości zrobienia świadomego, mniej lub bardziej krzywdy przeciwnikowi. W sportach, gdzie słabsza jest defensywa, element jest troszkę bardziej losowy, to chciałem powiedzieć. I nawet w kolejnym poście na Twitterze zajść poprzywołałem przykład K1, gdzie to przecież też nie problemy, to byli wspaniali gladiatorzy, to z całym szacunkiem Michała Pudzianowskiego do tych paru nazwisk Holendrów czy Francuzów, to ciężko porównywać, zachowując pewien umiar, tak? Ale tam też był element przypadkowy. Ci sami zawodnicy się spotykali z sobą wiele razy, po 120 kilo chłopy, bez kontroli dopingowej, bardzo agresywni, bardzo silni fizycznie, z często różnymi technikami na poziomem technik obronnych. Zawsze ktoś się przewracał, ale raz jeden, raz drugi. To jest jakiś element przypadkowości i o to mi chodziło w tym poście, że jeżeli nie ma takiej wysiłowanej techniki defensywnej, a dwóch wielkich chłopów wchodzi do klatki czy do ringu, no to często się zdarza, że duży element przypadkowości decyduje o końcowym wyniku. Mm-hmm. Bo chyba wiesz o tym, tak? To nie jest dla ciebie żadna tajemnica, że KSW planuje, myśli o walce Szpilka Pudzianowski. Czy tutaj też widziałbyś jakiś przypadek w tej walce, czy jako faworyta Szpilkę zdecydowanego? Przecież walka z Radczenką, tak? Ja powiem zupełnie szczerze, ja w ogóle się nad tym nie zastanawiam. Zawsze będę Arturowi kibicował. Powiem szczerze, to, żeśmy nie osiągnęli więcej, to jest nasza wspólna jakaś tam klęska. Ja to czuję też na sobie. Ale mogliście osądzić? Mogliśmy. Co można było? Mogliśmy. Gdyby Artur się bardziej dawał prowadzić, a nie bardziej się zajmował krzyczeniem w internecie, takimi naciskami medialnymi na mnie, to efekt jest taki, że musiał wcześniej zakończyć karierę bokserską. Bez sensu kompletnie. Boli mnie to. To jest jego niepowodzenie i moje niepowodzenie, nasze razem niepowodzenie, tak. Jestem przekonany, że po wyjściu z tych swojego długiego urlopu jakby wrócił do kategorii cruza, ale nie cały czas chodził, podniecał się, jaki jest twardy i waży 130 kg, jak silnie bije. Nigdy nie był zawodnikiem wagi ciężkiej i jak na to, że nigdy nie był zawodnikiem wagi ciężkiej, to i tak stoczył kilka niezłych walk, ale to nie w swojej wadze. Jego wagą naturalną była waga cruiser i tam byłby mistrzem świata i to byłoby spełnienie, uwieńczenie jego kariery, przejście do historii sportu, przejście do historii polskiego boksu i trochę sobie tego nie mogę darować. I tutaj powiem szczerze, byłem zaskoczony, że jego ówczesny trener, który zawsze był bardzo stanowczy w rzeczach, byłem przekonany, że we dwóch zmusimy Artura do tego, żeby zrzucił wagę, żeby się zaszli o cruiser. Jakoś jego ówczesny trener uwierzył w jego możliwości heavyweight, ku mojemu wielkiemu, tam pamiętam, zaskoczeniu. No i tak został już Artur tym heavyweight. Stoczył kilka walk, zawsze robił wszystko, co mógł, dawał się w ringu, to trzeba zawsze pamiętać. Natomiast z takim wajderem po prostu i tak zrobił, co mógł, 120%. No. To po prostu inny rozmiar człowieka, inna długość ręki, inna faktyczna, prawdziwa masa, nie taka narzucona na siebie. I tyle. Natomiast na momencie, kiedy Artur wyszedł ze świata boksu,
no to już jest w innym świecie. Z mojego punktu widzenia, jeżeli walka będzie w Warszawie, albo będę miał czas, zawsze pójdę go dopingować. Natomiast z kim on ma walczyć, kiedy i tak dalej, szczerze mówiąc, już mnie kompletnie nie interesuje. Chciałbym, żeby wygrywał. Będzie mi bardzo przykro patrzeć na obrazki, nie daj Boże, Artura na ziemi, albo jak zawsze, no bo to jest, mimo że nie mamy dzisiaj w tej chwili żadnego kontaktu, jest dla mnie w jakiś tam sposób bliskim człowiekiem. No i świadkiem siebie przeżyliśmy. I przeżyliśmy dużo pięknych różnych chwil, tak. No to ciekawe, bo mam takie spojrzenie, że tam wyrzeźbiliście sobie karierę, co się dało. No może ten Cruiser był jakiś pomysł, ale z drugiej strony jakby został w Cruiser, czy byłby tak popularny, bo ta ciężka to jednak rozbudzała wyobraźnię. Pamiętasz, mieliście taką galę Noc Wagi Ciężkiej, tam był Wawrzyk, Kutkowski, Szpilka, to tak wiesz, robiło robotę. No tak, znaczy pytanie jest inne. Znaczy moim zdaniem, jeśli chodzi w kategoriach sportowych, to Artur miał dużo większe papiery, tylko w wadze Cruiser. Dzisiaj może Bridger na przykład. Natomiast czy miałby taki sukces finansowy, nie wiem, bo z kolei wadze Cruiser są zupełnie inne pieniądze. Waga Cruiser jest raczej średnio czy słabo płatna w stosunku do wagi ciężkiej, więc zależy co, jakby na co patrzeć, no ale ja z punktu widzenia ambicji mam niedosyt. To jeszcze jedno pytanko, bo pytałem ci tutaj o perspektywy Pudziana, czy Szpilki w KSW, to jak patrzysz na KSW, to nie podpatrujesz takich trochę z zazdrością, no bo zostawiają walki zawodników, którzy jakby w światowym sporcie są daleko od tego topu, tak? To nie są zawodnicy, którzy nie wiem, w UFC mieliby szansę, no, tak jak nasi zawodnicy w boksie walczą o Mistrzostwo Świata, zestawiają ich ze sobą i mają z tego eventy, na które patrzy cała Polska. Ja myślę, że to jest też dobry moment, żeby się dążyć, co to jest UFC dzisiaj? Mhm. Bo UFC się oczywiście nazywa organizacją czy federacją, natomiast tak naprawdę jest bardzo dużym promotorem. To jest tak, jakby Andrzej Waślewski był 100 razy większy niż dzisiaj, miał swoich sędziów, miał podpisanych 500 zawodników, robił walki między sobą tych zawodników, raczej nie dopuszczał innych. Ponieważ te 500 zawodników byłoby u mnie, walki były między sobą, to nie byłoby ryzyka biznesowego straty, który wygra. Dzięki temu dla kibiców to jest fajna sprawa, bo są walki bardziej wyrównane, efektowne i tak dalej, nie ma prowadzenia kariery. Natomiast to nie ma nic wspólnego tak, z takimi federacjami jak WBC, WBA. To jest kompletnie coś innego, to ciężko zważyć. UFC jest projektem wyłącznie marketingowym, wyłącznie biznesowym, opartym na sporcie zwanym MMA, notowanym na giełdzie, gdzie jest ważny kurs akcji, tam to się wam to. Wydawane są dziesiątki, a może i setki dolarów na działania PR-owskie, po to, żeby ten kurs giełdowy, że tak powiem, funkcjonował, fundusze, które są w nim zaangażowane, działały. To ciężko porównać, więc jak czytam często opinie internautów, porównują federację WBC do UFC, to nie da się porównać, bo to jest zupełnie coś innego. To jest tak jak mówię, gdyby nasza firma była 100 razy większa, śmieję się 100 razy, bardzo dużo razy większa, ja bym wręczał swój pas, to byłoby UFC, tak? To jest jakby inniejsze. No KBC na początku miał taki model, tak chcieli to zrobić. Tak, tak, dokładnie, to była próba tego, a z drugiej strony Dana White, właściciel czy współwłaściciel, szef UFC, który ze dwa razy miałem okazję rozmawiać, chciał wchodzić w boks, zrobić to samo w boksie, ale to się nie dało, więc to się nie da tak przełożyć, to są zupełnie dwa różne światy, dwa modele, dwie funkcje, dwa cele i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o KSW, to KSW w tej chwili w Polsce jest to tak, powiem, trzeba podkreślić, ostatnio gdzieś wpadły w internecie jakieś fragmenty jakichś freaków kolejnych. To tak, po pierwsze KSW jest absolutną elitą ekstraklasą polskiego MMA. To trzeba podkreślić, no tak. Sportowo tak. Ale to myślę, że tym bardziej trzeba podkreślić, jak słyszę o jakichś tych prime'ach, nie prime'ach, kłócą się, gdzie będzie walczył jakiś zawodnik, które wyrywają sobie. Fame ogłasza we wtorek, w środę ogłasza ten... To jest jakieś w ogóle, że naprawdę komuś jeszcze chce to oglądać. Okej, okay, no jest demokracja, każdy ogląda co chce. Natomiast jest na tym tle KSW to jest absolutna ekstraklasa elita. To trzeba podkreślić. Natomiast w KSW też widać jakby dwie ścieżki. Ścieżka, taka nazwijmy to, walki według formuły MMA ludzi, którzy albo kiedyś osiągnęli bardzo dużo w jakiejś innej dyscyplinie. I to jest Mariusz Pudzianowski, to jest Szymon Kłecki, to jest Janikowski, no jednak zapasy jednak nie jest MMA. I ja takie starty, że tak powiem, szanuję. Nie wiem, czy do końca w przypadku niektórych zawodników może nazwać, to jest pełna walka w formule MMA. Oni rzadko kiedy też walczą z prawdziwymi w szczycie formy zawodnikami MMA, bo to jest oczywiste, że to troszkę jest jakby inna historia. Ale mam wrażenie, że w tej chwili duża liczba zawodników, popraw mnie, jeżeli mówię nieprawdę, bo nie znam się, jak mnie śledzę, ale dla mnie anonimowych pojawia się na galach MMA, na galach KSW, którzy prawdopodobnie są takim czystym, prawdziwym MMA, czyli nie są to gwiazdy medialne jeszcze, nie są to żadni celebryci, nie są to gwiazdy z innych dyscyplin, tylko to są prawdopodobnie, tak to odbieram,
porządni zawodnicy, młodzi, nowi, którzy chcą, marzą o wielkich sukcesach, ale z sukcesach i sławie zdobytej w klatkach MMA, a nie przyniesionej z zewnątrz do klatki MMA. I to jest fajne. To jest fajny kierunek, bo to jest po prostu czysty sport. No dobra, ale właśnie jak ty patrzysz na ten model KSW, który może, no, tam Maciej Kawulski, Martin Lewandowski mogą ze sobą zestawiać kogo chcą, bo jak przegra, to się nic nie stanie, tak? A to jest zarzut, który się kieruje na przykład do promotorów bokserskich. Robicie walki, nierówne zestawienia, bo się martwicie o zero w rekordzie. Ja nie myśląc o KSW, mówiłem to samo o UFC, że właśnie jak się ma całą ławkę swoich zawodników między sobą walczą, to z strony biznesowej, kontraktu telewizyjnych nie ma to żadnego znaczenia, a nawet dla telewizji jest lepsze, bo budzi większe emocje, tak? Natomiast jakby, no, są tacy promotorzy w Polsce, którzy krzyczeli, krzyczą, chociaż coraz ciszej, jakie to będą robić różne zestawienia i tak dalej. I szczerze mówiąc, jakoś, ja nie wiem, czy jak wypromowali jakiegokolwiek zawodnika. To są bardzo chwytliwe rzeczy, to są rzeczy, które chcą słyszeć kibice, ja to rozumiem, tylko jak ktoś ma chociaż trochę wiedzy i rzetelności i w stosunku do zawodników, który prowadzi, jeśli chodzi o sposób prowadzenia, do kibiców, jeśli chodzi o to, co się mówi, no to nie może być takiej głupoty, że jak w Polsce jest 6 bokserów na krzyż, to mamy między sobą je robić zestawienia, żeby podbić świat, tak? No, po pierwszej turze zostanie 3, z tych 3 jeden złapie kontuzję, jeden będzie przymusowo urlop i się okaże, że nie ma pięściarzy, którzy mogą ciągnąć kontrakt telewizyjny, nie ma telewizji sportu. W związku z tym to już, zresztą to chyba widać po ostatnich 2-3 latach, że te krzykliwe grupy, które krzyczały, jak to robić równe zestawienia, jakoś, no pewnie zrobili kilka zestawień w przeciętnym poziomie sportowym, kompletnie nic nie mknęło, a w kolejnych walkach przeciętni zawodnicy przegrali, tak? No taki jest model i doskonale rozumiem krytyków boksu, też bym chciał mieć inne możliwości, ale po prostu nie ma takiej możliwości. Dzisiaj przecież pięściarzy zawodowych w Polsce przyzwoitych, nie mówię na boks, tylko jest pewnie setka, ale tak naprawdę takich chociaż trochę idących jest kilkunastu, kilkunastu, tak? I co mamy między sobą boksować?